Cześć. Trzecia część odcinka samochodów osobowych z katalogu tygodnika Automotor Sport. I zaczynamy ją od Citroena XM, który pojawił się już w poprzedniej części, tylko że w wersji kombi. Więc myślę, że tu nie ma co specjalnie czegoś dodawać. Rover 216 drugiej generacji w pierwszej odsłonie, czyli przed faceliftingiem, chociaż kształt przednich lamp wygląda jak w polifcie, więc może było to coś przejściowego. I tak w sumie jak myślę, z czym mi się w tamtych czasach kojarzył, nie licząc jednośladu, no to na myśl przychodzi mi słowo nisza, taka w Polsce, ale też ogólnie. Nie chodzi o ten model, ale o markę ogólnie. Od taka angielska ciekawostka. I w sumie też japońska, bo to bliźniaczy model Hondy Concerto. Chociaż mający więcej opcji nadwoziowych niż Honda. Wtedy jednak o tym nie wiedziałem i kojarzyć mi się mógł najwyżej z Fordem Eskortem czwartej generacji. W sumie całkiem ładny samochód musiał mi się wtedy podobać, szczególnie na tym zdjęciu. Peugeot 205 w wersji Cabrio. W sumie te kabriolety robione z tego typu samochodów chyba nigdy nam jakoś specjalnego wrażenia nie robiły. Niby fajnie, że kabriolet, ale wygląd taki sobie. Jeszcze częste wzmianki, że takie produkty nie miały wymaganej sztywności. Chociaż, że to jest brzydkie też zdecydowanie nie powiem. Po prostu kabriolet, żeby mnie zachwycił to musiało i musi to być coś więcej. Opel Vectra. Ja jestem akurat z tych osób, którym Ople się podobają. Nawet stanowią pewien mały wyjątek w moich zbiorach modeli w 1.43. Miało być ich zresztą więcej i może kiedyś będzie, tylko najpierw chyba PRL się musi skończyć. Akurat jeśli chodzi o Vectrę, to najbardziej podoba mi się Vectra B. Kiedyś, gdy rodzice zmieniali samochód ze Skody Favorit w dostępnym budżecie, wybrałem właśnie Vectrę B. Jako auto, które z dostępnych najbardziej mi się podobało. I doprowadziłem sprawę do końca. Chociaż i wygląd wektry C mnie zdecydowanie przekonał, po pewnym czasie. Najbardziej brakowało mi na początku nawiązania do maski poprzedniczki i jej wizualnego połączenia z lusterkami. Liczyłem, że jakoś do tego nawiążę w trzeciej generacji. Może przez to lusterka były trochę za małe, to się wytnie. To było dosyć wyjątkowo zaprojektowane i zawsze nie rozumiałem tego, że komuś się to jako całość może nie podobać. Nie licząc oczywiście tego, że wszystko się może nie podobać. No dobra, ale tu mamy wersję pierwszą. I będąc szczerym, to nie szczególnie pamiętam, żebym się nią wtedy jakoś wyjątkowo zachwycał. Taka solidnie ładna, ale nie mająca tego czegoś, co miała następna generacja. Może właśnie chodzi o tę maskę i lusterka. Nie należę również do przeciwników Golfa trójki i ogólnie Golfa że było ich pełno, no mogło się opatrzyć, ale to nie znaczyło, że są brzydkie. Z jakiegoś zresztą powodu tej ilości się wzięły. Oczywiście nie tylko ze względu na walory wizualne, ale te raczej też miały w tym swój udział. Ja ich zawsze broniłem. A jeszcze ta wersja silnikowa. Już mi się to zaciera, ale coś jeszcze kojarzę, że mimo dużego podobieństwa wizualnego do Kadeta, Opel Astra był traktowany jako spory przełom i kojarzył mi się jako takie przejście z lat 80. do 90. Zmiana pewnej ery również w sensie wizualnym, chociaż przejęcie brytyjskiej nazwy opla Kadeta i dodanie litery F do nowego modelu też o czym świadczy. Ostatni Kadet to był Kadet E. Astra na pewno mogła się podobać. Ważne było też to, że od roku 1998 jako Astra Classic była produkowana w Gliwicach i była trochę traktowana jako nasza, ale to już późniejsze dzieje. Tu mamy jeszcze wcześniejszą Astrę, między innymi z innym grillem, z pomarańczowymi kierunkowskazami. Obrodziło nam w Ople. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy nadwozia typu Kombi nie były moimi ulubionymi w sensie podobania się, ale właśnie Opel Omega pierwszej generacji był tu wyjątkiem. Niekoniecznie dlatego, że był to Opel, swoje robił tu chyba też kształt tylnego błotnika, chociaż Omega bez klasycznym kształtem w tym miejscu też wygląda nieźle. Ponieważ nie chcę na siłę ubarwiać tych komentarzy, no to tutaj muszę powiedzieć, że nie bardzo pamiętam swoją reakcję na tę Mazda 626. Może dlatego, że w tamtym czasie kojarzyłem ją najbardziej z tego katalogu, raczej nie było to zbyt powszechnie występujące wtedy auto. A to zdjęcie chyba nie do końca oddaje jej wygląd. Gdy patrzę z dzisiejszej perspektywy, to założenie, że mogło mi się tu coś nie podobać, wydaje mi się abstrakcją, bo ten samochód nadal dobrze wygląda. Szczególnie właśnie chyba w wersji liftback, no ale nie pamiętam. Za to w przypadku Forda Sierra, dobrze pamiętam, że było to jedno z tych bardzo podobających mi się aut. Zdecydowanie najbardziej w wersji sedan, w końcu wtedy sedany rządziły i to na tyle, że jeszcze w 1996 roku upłacało się wypuścić Poloneza Atu. Niemniej to kombi też jest ładne. Forda Sierra sedana miał ojciec kolegi, kilka razy miałem okazję zabrać się nią z nimi na ryby, ale to w okresie, gdy nie robiła już wrażenia, a raczej była już czymś dosyć mocno przestarzałym. Mimo że była to, jeśli dobrze pamiętam, Sierra po trzecim lifcie. Tyle, że minęło od niego wtedy już kilkanaście lat. Ciekawostką było, że ktoś ją jeszcze ma. Na pewno Sierra postarzała się zdecydowanie bardziej niż pokazywana wcześniej Mazda 626, no ale było to też w końcu auto zaprezentowane 9 lat wcześniej, więc po prostu w innej motoryzacyjnej epoce. Pewną legendę Sierry w Polsce zbudował oczywiście Marian Bublewicz. Renault Clio to kolejny w tamtym czasie powiew nowości, nowoczesności, czyli pewien przełom. Nagroda samochodu roku 1991 nie była tu przyznana bez powodu. Ja na pewno nie miałem nic przeciwko temu. Trochę szumu wokół siebie narobił i z tym mi się bardzo kojarzy. Tu jeszcze wersja usportowiona, o której tym bardziej większość osób u nas mogła sobie co najwyżej pomarzyć. Mondeo na pewno też można zaliczyć do aut przełomowych. Pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie, ale właśnie pozostało potem tylko pewne wrażenie. Nie za bardzo mogę sobie to przypomnieć wizualnie. Nawet gdy teraz patrzę na ten samochód, to nie przywołuje to takich wspomnień. Wydaje mi się, że był całkiem zwyczajny. Samochodem roku też został w dużej części za to, że był bardzo nowocześnie zaprojektowany. Ale na wygląd przy wyborze raczej też się zwraca uwagę, więc podejrzewam, że może mi się teraz tylko tak wydawać. Tutaj moje obecne odczucia są chyba niezmienione w porównaniu z tymi dawnymi, czyli ładny samochód, idealny do miasta i czegoś więcej. Wszedłem na Wikipedię, żeby sprawdzić okres produkcji i przy okazji uśmiechnąłem się, bo przeczytałem tam dokładnie to samo, czyli coś w tym może być. Widzę też tutaj taką pozytywną lekkość formy. Biorę poprawkę na różne rzeczy, ale jak dla mnie, to taki typ samochodu mógłby obecnie wyglądać tak samo. Wydaje się, że w pewnych sytuacjach naprawdę mógłby być lepszą opcją od napompowanego balona. Seat to Ledo i pierwsza myśl? Taki ładniejszy, a na pewno bardziej zaziorny Volkswagen. Wiadomo skąd akurat takie porównanie. Pewnie za to gorszy jakościowo, przynajmniej tak głosiła wieść. No ale są plusy i są minusy. Nadal jest dla mnie ciekawy wizualnie, w podobny sposób jak kiedyś. Fort Orion, czyli Escort w sedanie, czyli jak sedan, no to musiał mi się podobać. I całkiem poważnie Orion podobał mi się bardziej niż Escort. Tylko ludzie ogółem widzieli to jednak inaczej, nawet w dobie sedanów. Bardzo rzadko można go było zobaczyć, czyli raczej nie sprzedawał się zbyt dobrze. To dzisiaj pamiętam jako zjawisko pojawienie się na jakiś czas takiego Oriona na parkingu pod moimi oknami. Muszę jednak przyznać, że wraz z upływem czasu mój entuzjazm w porównaniu z wyglądem Escorta tutaj raczej zmalał, a być może po prostu nawet się odwrócił. Na pewno potrafię dostrzec to, dlaczego Escort mógł się nawet i wtedy podobać komuś bardziej. Przy tej Toyocie Cari nie mam jakoś problem podobny do tego, jak przy maździe 626. Okej, okay, może wtedy nie patrzyłem na ten samochód pod kątem niezawodności, która jest jego wielką zaletą, ale z wyglądu chyba powinien robić na mnie wrażenie, czy to w kombi, czy w sedanie. Ale jakoś nic takiego sobie nie mogę przypomnieć. A się zaczynam zastanawiać, czy wtedy nie podobały mi się bardziej po prostu kanciaste rzeczy. No w sumie moim ulubionym samochodem, jeśli chodzi o wygląd, już wtedy był Fiat 125P, więc coś w tym może być, ale bez przesady. Jak patrzę teraz, to może i ten wygląd nie wydaje mi się jakoś wybitnie piękny, wyjątkowy, nie mylić z tym, że mi się nie podoba, ale wtedy. Audi 100 czy ogólnie Audi porównałbym wtedy do Mercedesa, w sensie jak ten samochód był odbierany. Chodzi mi tu o docenienie klasy tego auta, o traktowanie je jako pewien wzór. Także o niedostępność, ale tak można powiedzieć wtedy chyba o większości nowych aut, chociaż tutaj było to rzecz jasna bardziej odczuwalne. Z tego co pamiętam, to gdy szukałem wspomnianej wcześniej wektry B, to Audi 80 było jeszcze czymś zbyt drogim w stosunku do dostępnego budżetu. Może pominę teraz to, co i tak bardziej mi się podobało. Co nie znaczy, że nie podobało mi się Audi. Nie bardzo rozumiem opinię, że to Audi jest nudne, szczególnie od osób, które pamiętają je z dawnych czasów, bo być może oglądający je tylko współcześnie nie mogą już w nim pewnych rzeczy dostrzec. Ja twierdzę, że tak powinno wyglądać auto tego typu, przynajmniej wtedy. Stwierdzę nawet, że wtedy to przez wielu to Audi było odbierane jako doskonałość. Twingo to zupełnie inny samochód, ale w pewnym sensie oceniłbym go podobnie do Audi 100. A w jakim to sensie? W sensie pewnej idealności. Mały na zewnątrz, całkiem duży wewnątrz, po prostu coś idealnego jako auto do miasta, szczególnie na przykład u nas, również jako coś więcej. Nie chcę tego ciągle zaznaczać, ale u nas to w zasadzie kończyła się dopiero era jeżdżenia maluchem przez całą Polskę i z całą rodziną, więc trzeba by o tym wspominać przy każdym wtedy nowym małym samochodzie. Wygląd tego samochodu był chyba jakoś kontrowersyjny, czyli wielu osobom się nie podobał? Tak to jakoś zapamiętałem. Ja byłem zdecydowanie za. Jeden z najbardziej charakterystycznych samochodów, ale nie w sensie multipli, czyli charakterystycznych, ale też ładnych, również przełomowych. Najwięcej do tego wszystkiego wnosiło jednobryłowe nadwozie, ale nie tylko. Bardzo ciekawie współgrają z nim reflektory i ich okolice, klamki jest to jedno z tych aut, które bardzo fajnie prezentuje się w żywych, powiedzmy takich wesołych kolorach. Wyobraźnie widzę je śmigające gdzieś po nadmorskiej miejscowości. Gdyby takie auta współcześnie były typowymi do jazdy w mieście lub do krótkich dojazdów dla jednej osoby, to byłoby to takie złe. Peugeot 106, ta sama klasa samochodu, ale w wydaniu bardziej klasycznym. Taki mniejszy, ale też nowszy Peugeot 205, czyli już typowe auto dla dwóch osób, ewentualnie rodziny z dziećmi, poruszające się raczej po mieście. Mógł się wtedy na pewno podobać, ale chciałoby się powiedzieć, że raczej nie mógł powodować zachwytów pod tym względem z powodu samej klasy, wielkości samochodu, no ale wtedy od razu przypominam sobie o Twingo, tym bardziej, że było pokazane tu przed chwilą. To teraz Tico. W sumie ładnie się to ułożyło, że akurat trzy takie samochody po sobie, co jest czystym przypadkiem, bo wyciągnąłem ten katalog i po kolei robiłem zdjęcia. Według wielu samochód, który po prostu nie powinien być w ogóle dopuszczony do poruszania się wtedy po drogach, co zresztą wynikało po prostu z przepisów, które trzeba było nieco naciągnąć, by Tico na drogach się pojawiło. Chociaż to mówimy może bardziej o dyskusji, która miała miejsce u nas jeszcze kilka lat do przodu, czyli w roku 1996, kiedy ten samochód zaczął być montowany w Polsce i bardzo u nas popularny. Popularny, ale też wyśmiewany nie tylko za swoją delikatnie mówiąc niebezpieczną razie w razie wypadku konstrukcję, ale też za wygląd. Pudełko na kołach zwane żelazkiem to chyba mówi wszystko. No tak, ale czasy były u nas jakie były. Samochód mimo wszystko nie był wewnątrz taki mały był pięciodrzwiowy, niewiele palił, Miał lepsze osiągi niż Cinquecento 700, był tani w porównaniu z innymi samochodami, więc cała reszta dla wielu stawała się mniej ważna. Traktowany trochę jako nasz, dla wielu pierwszy samochód, a już szczególnie jako pierwszy nowy, związany ze wspomnieniami również z tymi z bardzo młodych lat, aż chce się powiedzieć, że po prostu legenda. Dla mnie, pomijając kwestie bezpieczeństwa, to należałem do osób, które broniły tego samochodu, ale tylko jako samochodu do miasta, którego wygląd się nie liczy i tym podobne. Chociaż jeśli chodzi o wygląd, to nie byłem z tych, którzy czuli do niego wstręt, bez przesady. Pudełko jak pudełko, czego się tu brzydzić? Doceniam to, czemu nas dla wielu osób był i jest. Jest w sensie wspomnień. I kolejne nieduże autko do miast. No nie, dwumiejscowe, ale nie takie małe. Na pewno wyraźnie dłuższe niż trzy poprzednie. W sumie może też i do miasta, ale przede wszystkim do zabawy. Ładny, taki według mnie bardziej klasyczny w kształcie samochód sportowy niż Z3 i Z4, chociaż to zależy jeszcze, ile się w tym czasie cofniemy, ale chyba też nie napisał takiej historii jak one. Może dlatego, że jego kariera nie trwała zbyt długo, chociaż tego też musiał być jakiś powód. Dla mnie jego plusem jest to, że nie nawiązuje kształtami, że się tak wyrażę do zwykłych BMW, mam tu na myśli przede wszystkim przód. Nawiązuje do serii 8, oczywiście, no ale to trochę inna bajka. Słowo bajka pasuje też do tego, czym w Polsce ten samochód wtedy był i jak można było go ogólnie odbierać, patrząc na początku lat 90., chociażby na ten obrazek. Toyota Previa może nie była przybyszem z bajki, a teraz to już w zasadzie typ samochodu przechodzący do przeszłości, ale wtedy jeszcze raczej z przyszłości. Pomimo tego, że od debiutu Renault Espace parę lat już wtedy minęło. Wtedy na pewno było to coś ciekawego, coś, czym fajnie byłoby pojechać w dłuższą trasę na wakacje, ale jeśli było się czym zachwycać, to dla mnie właśnie taką powiedzmy pewną ekskluzywnością typu, a nie samym wyglądem. Chociaż może inaczej. Wyglądem też, ale w inny sposób niż w przypadku typowych samochodów osobowych. Jeszcze jakby ta Toyota latała, to nie musiałbym tłumaczyć swoich odczuć. Mówiłem wcześniej, że nie układałem tych obrazków, ale zawsze są pewne wyjątki i ten samochód nie znalazł się tu przypadkiem. Nie wiem tylko, czy przełożyłem go teraz, czy już kiedyś tak to podzieliłem. Bo ten samochód kończy część katalogu z wielu bardziej typowymi samochodami osobowymi. A że jest nieco inny od pozostałych, no to trafił właśnie tutaj. Wspominałem też jednak, że są jeszcze inne typy pojazdów, a z zapowiadanym na początku bonusem zostało tych obrazków drugie tyle. Powinny się kiedyś pojawić, ale na teraz to wszystko. Dzięki za oglądanie subskrypcji i takie tam. Dzięki za wsparcie kanału. Cześć, do następnego.